Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Farmer z Wielkopolski. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Mamy dzisiaj czwartek, godzinę 18. No i dopiero teraz dla was się zasiadam właśnie do nagrywania. Późna godzina, bo już w sobotę w najbliższą, czyli już za dwa dni, w sobotę na niedzielę w sumie zmiana czasu z letniego na zimowy. Więc no już teraz o tych porze, jak już bym musiał to przątać i w ogóle, no to już będzie na dworze ciemno, że już będzie potrzeba świecić lampką. Generalnie dla was tutaj nagrywam, dla was na szybko ten film, bo jeszcze dzisiaj go dla was opublikuję o godzinie 19:30. Wiem, że o stałej porze powinien być o 18, ale no niestety, jak widzicie sami, nie jest to takie łatwe. Natomiast co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym krótkim filmie opowiem wam właśnie i pokażę, że nie mam samicy. Nie udało mi się przez ten październik kupić. No niestety końcówka października, do święta zostało 5 dni, więc no niestety już raczej do końca października nie uda mi się nic z hodowli królików zakupić. Tak samo jak i z innych nowych nabytków, które miały być, że na październik coś nowego się tu kupi, a niestety, jak widzicie sami moi drodzy, nie ma nic. Na samym wstępie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze, komentarza, udostępnienia innym oraz zapraszam serdecznie na kanały Grosa Stankiewicz, AgryZetosiak oraz Mati Farmer Fo2. Oraz też zadawajcie masę pytań, jak już mówiłem, bo naprawdę marzę, żebym dla was te Q&A nagrał wraz z niespodzianką, więc na 50. vlog na kanale byłoby bardzo fajnie i miło mi z waszej strony, gdybyście te pytanka tutaj zadawali. No i co? Jak widzicie sami, samiec wam pokażę, że naprawdę, zobaczcie zresztą sami, ile tutaj sierści mi gubi. Tu już jest mniej więcej tak z 3 tygodnie, jak się nosi październik, z początku października zaczęło, a mamy już dzisiaj 26. Więc no nie wiem, z jakiego to jest powodu, ale no gdy głaskam samca, no to tak nic się nie dzieje. Jak go nie głaskam i dopiero zachodzę rano przed szkołą do oprzętu, jak i po szkole patrzę, a nieraz tej sierści jest naprawdę pełno, że wala się tej sierści po nieraz całej klasce. Tam od samego końca też zapewne, jak lampa dosięga, to widzicie koło tych desek oraz tutaj niedaleko z początku klatki. No nie wiem, z jakiego to jest powodu. No, nawet w tym miejscu, jak widzicie, sierści jest naprawdę sporo. Hodowcy królików, jeżeli wiecie, na czym to mniej więcej, czy coś jest złego, czy coś jest nie tak, na temat czemu królik na przykład szczególnie nie jest, cokolwiek, dawajcie mi znać w komentarzach, bo kurde, pierwszy raz takim przypadkiem się widzę u siebie, więc naprawdę nie jestem w 100% przekonany, co tu mniej więcej się może dziać, czy to jest coś poważniejszego, czy też nie. Hodowcy królików, zadawajcie oczywiście w komentarzach właśnie tego typu pytania, a ja w kolejnym filmie postaram się na nie też odpowiedzieć mniej więcej, no chyba że to będzie do pytań do Q&A, no to w odcinku specjalnym Q&A się pojawi póki co, więc tak czy inaczej już mniej więcej tak to będzie wyglądać. Natomiast przechodzimy sobie do dwóch sierotek, które zostały po udanym wykocie, które już minęło bardzo dużo czasu, bo od 7 maja no teraz do 7 listopada, no to już będą miały w sumie pół roku, jak się nie mylę, te uszaki, więc naprawdę widzicie sami, jakie one już są duże, nie? Już nie takie maluchy, jak się wydaje, że wykocone jeszcze z matką sobie fajnie żyły i mniej więcej z tego samego też gniazda. No ja już w tym roku jednak, moi drodzy, postanowiłem, że raczej chyba, że się uda, to jeszcze może wtedy zakupię z dwie samiczki i raczej puszczę dopiero do zakotu. Jeśli byłyby to młode samiczki do hodowli królików, no to najprawdopodobniej abym sobie zakupił je zimą. To przez zimę puszczać nie będę, bo nie wiadomo, jakie mogą być temperatury zimą, jaka może być pogoda i mniej więcej na to, żeby wpłynęło w razie, gdyby mi się samiczka miała kocić lub samiczki. No to, moi drodzy, wolałbym puścić dopiero wiosną, jak się zacznie tak przełom marca a kwietnia, to ewentualnie wtedy, a teraz na zimę to już ewentualnie, jak się uda dokupić w jakichś fajnych, małych pieniążkach, niewielkich pieniądzach, no to mniej więcej postaram się jakieś dwie samiczki, czy tam ze trzy nawet zakupić. Na pewno pomyślicie, czemu na przykład dwie lub trzy. No a z tego względu, że postanawiam, no może nie postanawiam od razu, ale myślę, żeby rozpocząć hodowlę królików taką, jaką mam,
ale bardziej to jest jakieś może coś podrasowe, żeby podchodziły, nie jakieś tam olbrzymy czy cokolwiek wielkie, ale na przykład myślę, żeby tutaj jakieś mieszańce mieć, coś tego typu, więc jak ktoś tutaj z okolic nie będzie miał niedaleko mnie jakieś mieszańce rasy królików, tak dalej, no to na rasowych myślałem, żeby się też mieszańca prędzej skupić niż na samych rasowych, bo nad rasowymi królikami no to jest roboty. Może kiedyś się coś pomyśli, zobaczymy jak to będzie wyglądało hodowla królików za kolejne kilka miesięcy lub i rok. No kolejny zobaczymy co z tego wyjdzie w porównaniu teraz do tego co mówiłem nieraz, że będę chciał rozwijać farmę i tak dalej. Ale głównie jeżeli chodzi o króliki, no to hodować będę je z tego powodu, żeby hodować i też przede wszystkim później sprzedawać młode króliki, które by się udały z wykotu. Te, które oczywiście się dobrze odchowają, będą zdrowe. Będą zdrowo rosnąć, bez żadnych chorób i tak dalej. No to sobie je mniej więcej sprzedawać na targu, na targowisku, więc no z tego powodu, żeby oczywiście na zarobek, no bo z czegoś innego, no ewentualnie jeszcze na zabicie i ewentualnie sprzedać tutaj mięsko i inne wyroby. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo naprawdę sam jestem przekonany, nie wiadomo, co z tego wyjdzie, ale no ważne, żeby przyszłość mogła być zdecydowanie o wiele, wiele inna niż na tą chwilę, co teraz w tej chwili bywa. Więc no co tu więcej mówić? No sami dobrze widzicie, jak to wygląda. Na szybko dzisiaj dla Was film nagrywam na czwartek o godzinie 19:30. Postaram się go, żeby zdążyć go zmontować, opublikować. No i oczywiście go dla Was wrzucić, więc mam nadzieję, że taki film króciutki Wam się przede wszystkim podobał. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym filmie i tak dalej, no bo w kolejne dni już mam nadzieję, że będę się utrzymywał systematycznie z moimi filmami i vlogami, więc no także w kolejnych dniach jeszcze więcej się będzie działo niż jeszcze na tą chwilę, co jeszcze dzisiaj się w tym momencie dzieje. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego krótkiego filmu. Ja lecę po jedzonko dla królików, idę zamknąć kurki zaraz, bo już godzina taka, że już oprzęt powinien być zrobiony, a jeszcze przed oprzętem, więc tutaj na szybko obrządek mi schodzi jakieś 15-20 minut, może nawet i mniej, jak idę tu po ziolonkę gdzieś z tyłu, no to kilka minut i wystarczy im to dać wody i tak dalej, więc jest po obrządku. A gdy byłoby więcej królików, no a to by się troszeczkę przeciągło więcej, no i bym musiał oczywiście iść wcześniej jeszcze za dnia, więc tak czy inaczej by to mniej więcej wyglądało. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze, komentarza, udostępnienia innym, zadawaniu oczywiście masy pytań do Q&A. Każdy komentarz z pytaniem do Q&A, to będę widział, że chcecie Q&A i tak dalej, że oczywiście dla Was tą niespodziankę mógłbym zrobić. A ja z mojej strony to byłoby to już na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!